Cześć, mam dzisiaj dla Was zagadkę i trzy podpowiedzi. Jak myślicie, co to jest? 1. Przysmak chiński. Numer 2. Organ, który jest ściśle związany ze słyszeniem. Numer 3. Według Darwina to właśnie ten organ ewoluował i teraz mamy płuca. Dzisiaj przyjrzymy się organowi, jakim jest pęcherz pławny i sprawdzimy, co ma na niego wpływ. Co to w ogóle jest pęcherz pławny? Pęcherz pławny to jest organ, który znajduje się w jamie brzusznej welona i składa się z dwóch tak jakby baloników wypełnionych gazem. Jest to tlen, azot i dwutlenek węgla. Oczywiście to, jakim gazem jest wypełniony, różni się od ryby, bo wiadomo, że mamy też ryby, które są pływają na głębinach, a także takie, które mamy w akwariach. Rybka ma specjalne gruczoły gazowe, które pozwalają pompować ten pęcherz i utrzymywać jej się na wybranych wysokościach akwarium. Kiedy rybka chce zejść w dolne partie wody, używa do tego otworu owalnego, który pomaga wypompować gaz z pęcherza pławnego i transportuje go najpierw do krwi, a potem jest wydalany przez skórę i skrzela. Pęcherz pławny pomaga rybie utrzymać się na powierzchni wody bez wydatkowania zbyt dużej ilości energii. Jakie są najczęstsze problemy z samym pęcherzem pławnym? Możemy je podzielić na takie cztery możliwości. Numer 1. Pęcherz nie działa i rybka opada na dno. Często podejmuje próby pływania, zużywa na to bardzo dużo energii, ale i tak opada na dno. Numer 2. Rybka ma za dużo gazu i nie potrafi go rozdystrybuować dalej, więc objawami będą tutaj pływanie zaraz nad taflą wody i po prostu niemożliwość zejścia na dół. Wersja numer 3. Przednia komora pęcherza pławnego jest uszkodzona, to znaczy, że powietrze znajduje się tylko w tej tylnej komorze. W związku z tym rybka pływa głową do dołu i ma problemy z utrzymaniem się na powierzchni. I numer 4. Tylna komora pęcherza pławnego nie działa, czyli napompowana jest tylko przednia komora, w związku z tym rybka pływa charakterystycznie głową do góry. Jakie mogą być przyczyny uszkodzenia pęcherza pławnego? Numer 1 to przede wszystkim choroby bakteryjne lub pasożytnicze, zwłaszcza jeśli chodzi o pasożyty, które atakują tylko wnętrze naszej ryby i akurat one są dosyć często widoczne, bo po prostu wystają z odbytu naszej rybki. Natomiast jeśli chodzi o choroby bakteryjne, to też nie wszystko na nie działa. Najlepsze będą tutaj do leczenia preparaty z jedzeniem zawierające antybiotyki. Numer 2. To są uszkodzenia mechaniczne. Widzieliście filmik na Facebooku, jak rzucają rybkami i czasem takie uszkodzenia właśnie powstają w transporcie albo na przykład podczas walk. Na przykład u pielęgnic najczęstszą przyczyną są walki, ale u nas też jakieś przyczyny mechaniczne, rybka się może uderzyć i po prostu pęka. Oraz numer 3, dźwięk. To jest bardzo ciekawe, bo jak się okazuje, pęcherz pławny jest ściśle połączony z uchem wewnętrznym ryby, które jest odpowiedzialne za dźwięk. Znalazłam bardzo ciekawe badania, są bardzo obszerne, ale mogę podlinkować, jakby ktoś chciał. I okazuje się w nich, że bardzo głośne dźwięki, na przykład jak wystrzał z pistoletu z bardzo bliska, może po prostu wprawić w ucho wewnętrzne w takie drgania, że może zniszczyć pęcherz pławny. W tym pliku słowo goldfish, czyli złota rybka, pojawia się aż 28 razy i to badania są bardzo fajne, bo pokazują słuch ryb z różnej perspektywy. Czasem jeśli są jakieś poważne problemy z pęcherzem pławnym, niektórzy weterynarze podejmują się operacji czy zabiegów wpompowania albo dopompowywania powietrza do pęcherza pławnego. Nie zawsze to działa i też nie polecam robić tego w domu, dlatego że trzeba naprawdę dobrze znać anatomię, bo trzeba się wkuć po prostu taką igłą i w odpowiednim miejscu i dopompować powietrze lub go troszkę upuścić. Niesie to ryzyko na przykład uszkodzenia nerwów. Kiedy rybka ma znowu skłonności do tonięcia, niektórzy budują jej takie specjalne wózki inwalidzkie, które się robi na przykład z rurek od napowietrzacza. Jest to rozwiązanie tymczasowe. Większość problemów z pęcherzem pławnym niestety nie może być wyleczona. Takie rozwiązanie moim zdaniem przedłuża jej tylko cierpienie, bo taki wózek inwalidzki jest bardzo irytujący dla powłoki, która pokrywa naszą rybę, tej śluzowej, i w końcu może doprowadzić do ran i powstawania infekcji tam. Wtedy najlepiej skupić się na tym, jakie są rokowania dla tej rybki i jak wygląda jej jakość życia. O ile takie problemy z pęcherzem pławnym zdarzają się również u welonów, to tak naprawdę najczęstszą przyczyną problemów z pławnością są problemy z trawieniem.
Nie jest tajemnicą, że wszystkie nasze rasy welonów są bardzo skompresowane. Co za tym idzie, jest ogromny ucisk na pęcherz płatny. Pęcherz płatny znajduje się zaraz nad żołądkiem, nazwijmy to, chociaż wiadomo, że ciężko nazwać to żołądkiem, welona. I zdarza się tak, że jeśli stosujemy niewłaściwą dietę, to welon nie jest w stanie po prostu wydalić wszystkiego albo zasysza ogromne ilości powietrza i wtedy welon może na przykład dryfować do góry brzuchem albo siedzieć na dnie. Najgorsze z tego wszystkiego są płatki, dlatego że welon jedząc je zasysza ogromne ilości powietrza, które lądują w tym jego biednym układzie pokarmowym, który i tak jest stłoczony, więc wywierają ogromną presję na pęcherz płatny i wtedy właśnie dzieją się wszelkie problemy z płatnością, spływaniem do góry brzuchem i tak dalej. Już nie wspominam o tym, że płatki nie mają praktycznie żadnych wartości odżywczych, syfią wodę i... Nie wiem, czasami porównuję to tak, że przecież nie karmicie swoich dzieci psem razem z budą zmielonymi, to dlaczego nie kupować welonom dobrej jakości jedzenia, zainwestować trochę i na pewno ta inwestycja się zwróci w postaci dobrego zdrowia naszej ryby. Najlepszymi pokarmami są pokarmy tonące. W przypadkach, kiedy odnotowujemy problemy z pęcherzem pławnym, uciskiem na pęcherz pławny u naszych welonów, czyli właśnie takie jakieś niestabilne pływanie, siedzenie na dnie albo właśnie pływanie do góry brzuchem, to najlepiej wtedy jest zastosować groszek, bo jest to najprostsze rozwiązanie, chociaż nie cudowne. Groszek ma to do siebie, że jest pokarmem tonącym, ma wysoką ilość błonnika, ale dodatkowo jest też przeczyszczający. Czasem zdarza się, że jak nasza rybka się za dużo naje, to po prostu w jej wnętrznościach zalega ogromna ilość jedzenia, zwłaszcza jeśli to jest na przykład jakiś granulat, który jeszcze pęcznie. Dodatkowo rybka może mieć problemy z wydaleniem go. Groszek wtedy pomoże nam oczyścić te wszystkie jelita i wtedy rybka powinna zacząć dobrze pływać. W pewnych sytuacjach też można się wspomagać kąpielami w soli Epsom, które będą niwelowały to napuchnięcie, które jest związane z problemami z trawieniem. Jeśli wybieramy pokarm dla ryb, powinniśmy się skupić na tym, żeby był pełnowartościowy i żeby jego dieta była zróżnicowana, nie tylko jeden pokarm, ale żeby mieszać, żeby mieć na przykład jakieś dobrej jakości granulat, dobrej jakości mrożone pożywienie, na przykład ochotkę, artemię, bardzo lubią też jeść spirulinę, jedzą całą masę warzyw i owoców i karmienie ich warzywami i owocami jest też bardzo dobre, dlatego że zawiera dużo ilości błonnika i łatwiej rybce je strawić i się oczyszczać. Zwłaszcza u welonów powinniśmy mieć to na uwadze, dlatego że bardzo wiele z nich ma straszne z tym problemy. Zresztą mam sama taką rybkę, właśnie Orandę Milkshake, która po każdym suchym pokarmie, jakikolwiek to by nie był najlepszy tonący, i tak będzie pływać do góry brzuchem w dużym akwarium. W małym akwarium ona odnajduje się lepiej, bo ma mniejsze ciśnienie na pęcherz pławny i możemy sobie na więcej pozwolić w kwestiach dietetycznych. Kiedy pływa w dużym akwarium, niestety musi być na ścisłej diecie, nie może się przejadać i czasami trzeba interweniować z kąpielami w soli Epsom. A najważniejszą zasadą jest oczywiście nie przekarmiać naszych welonów. Czasem pytacie, ile one powinny jeść. Przede wszystkim tyle, ile zdążą zjeść w przeciągu 20-30 sekund. Jedzenie nie powinno leżeć na dnie i nie powinno tam sobie gnić, bo może to prowadzić też do innych różnych problemów, jak na przykład namnażanie się złych bakterii. Wiadomo, że nasze welony są zawsze głodne i ja to nazywam syndromem karpia, bo im się wydaje, że niedługo przyjdzie sroga zima, będą się hibernować i padną z głodu, więc będą chciały jeść jak najwięcej. Jeśli chcemy karmić nasze welony dwa razy dziennie czy częściej, to musimy tą porcję, którą byśmy karmili ich tylko raz, rozłożyć po prostu na więcej mniejszych porcji. Porcja odpowiednia dla welona to będzie mniej więcej wielkość jego oka. One naprawdę nie potrzebują jeść więcej. Znam bardzo dużo osób, które karmią welony nawet co drugi dzień, a nawet takie, co karmią rzadziej. Oczywiście to też zależy od tego, w jakim wieku jest nasza rybka, jaką mamy temperaturę w akwarium i tak dalej. U mnie system, jaki się sprawdza, to najlepiej karmienie konkretem rano. Najczęściej jest to jedzenie żelowe albo jakieś dobrej jakości mrożonki, a wieczorem tylko warzywa i owoce do pochrupania. To tyle na dzisiaj. Dziękuję za uwagę i jak zwykle zapraszam na następny odcinek.